Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, rodzina w Polsce jest zagrożona i mamy w tej chwili, przeżywa rodzina kryzys rodziny, a ten rząd nie dba o tą najmniejszą, ale najważniejszą jednostkę społeczną. Jest tego wielu przykładów, ja nie chcę tu wymieniać wszystkich, ale między innymi wprowadzony VAT na ubranka dla dzieci, między innymi wprowadzone skasowanie becikowego, podnoszenie podatków, a nawet ostatnio ustawa, o czystości, o odpadach, która przede wszystkim uderza w rodziny wielodzietne, gdzie rodziny wielodzietne będą musiały zapłacić przede wszystkim karę, czy przede wszystkim będą musieli ponieść cały ten koszt. Drodzy Państwo, interesuje mnie szczególnie stanowisko rządu w tych sprawach, do tych trzech projektów i stanowisko pana ministra, bo wiem, że pan minister jest na sali i chciałbym usłyszeć pana stanowisko osobiste, jak również stanowisko rządu. Widzimy, że w Polsce, ale co nas bardzo martwi, w Sejmie lobby homoseksualne jest coraz silniejsze. To w zeszłej kadencji dwie ustawy uchwaliliśmy, które uderzały właśnie w rodzinę. Jedna to była taka, że w Polsce musi być honorowane małżeństwo, które jest zawarte, homoseksualne, które jest zawarte za granicą. Jedna z gazet najbardziej kłamliwych w Polsce od razu po tej ustawie uchwaliła, wydrukowała, panie marszałku, ostatnie zdanie. Już pan skończył. Głos ma pani posłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Platforma Obywatelska.